razu kręgosłupa. Pasy są zapięte. Ja muszę tu... pasy odpiąć. I teraz tak, jak ja wykonuję czynności? Odciągam głowę do tyłu, tak? Dlaczego? Co ja w tej chwili wykonuję? Udrażniam. Co ja wykonuję? To, co pokazywałem w kościele. Ja sprawdzam teraz, czy osoba oddycha, bo jeżeli jest głowa przygnieciona, ona blokuje przepływ powietrza. Czyli ja osoby głowy w kierunku zagłówka dociskam i w ten sposób mogę obserwować, czy osoba oddycha. Przez 10 sekund nasłuchuję, czy jest wdech, czy wydech. Jeżeli jest, są funkcje zachowane, ja nie muszę tej osoby wyciągać z pojazdu, ale jeżeli jest brak oddechu, no to ja czynności masowania klatki piersiowej w pojeździe nie podejmę. Nie ma takiej możliwości. Na matracu nie zda tego egzaminu, musi być to twarde podłoże. Czyli ja muszę w miejsce bezpieczne, z drogi, przeciągnąć taką osobę na zewnątrz, gdzieś na pobocze. I teraz tak, pokażę Państwa chwyt Reuteka. Można podejść bliżej, słuchajcie, żebyście widzieli tutaj nawet ode mnie z mojej strony. Chodźcie, chodźcie, do tej strony jeszcze, z tamtej Państwo, strony będziecie widzieli. Dalszą ręką staram się objąć plecy osoby poszkodowanej i rękę bliższą... Otwórzcie tam drzwi, tamte drzwi, to będzie widać lepiej. Słuchajcie Państwo, teraz tak, jeżeli jest możliwość, mogę odciągnąć, tak, sobie w siedzisko, jeżeli nie było urazu. I teraz tak, za nadgarstek staram się chwycić tą osobę. I teraz tak, pod pachę, o, trzymam brodę. Dlaczego robię ten chwyt? Potrzebuję drogi oddechowe, bo jeżeli głowa będzie pochylona z powrotem, to blokuje przepływ powietrza. I teraz tak, zasada jest tego typu, że za nadgarstek i za głowę biorę to na bark i taką osobę w lekkim naciągu osi długiej wyciągam do góry, żeby nie uszkodzić rdzenia kręgowego. Czyli do góry okręcam, o tak, o, i wyciągam. Bezpieczne miejsce. Głowa nienaturalnie ułożona, tak? Nie staramy się jej powrócić, nie staramy się powrócić do osi, tylko w takiej pozycji należy podejmować czynności i sprawdzić czynności oddechowe. Czyli jeżeli osoba oddycha, to jest ruch klatki piersiowej, tak? Jest wdech i wydech. Ta klatka nam się w nieumności. W ratownictwie też posiadamy wyroki ratownicze i to jest przy pociekach najczęściej powinien być przy w samochodzie, gdzie są rękawiczki jednorazowego użycia i maseczka do sztucznego oddychania. Czyli jeżeli mamy kontakt z krwią, no to w warunkach tutaj, jeżeli nic nie mam, to muszę wykorzystać kawałek torebki, tak? Czyli jest osoba urazowa, jest krew, ja muszę odizolować. Czyli jeżeli Państwo takiego czegoś nie macie, można wykorzystać tą folię, torebkę, zrobić otwór, tak? I zabezpieczyć, odizolować się samemu od kontaktu z krwią. Sposób wykonania tego oddechu wygląda, że nos należy zacisnąć, tak? Uwidocznić sobie jamę ustną i swoimi ustami objąć szczelnie usta osoby poszkodowanej, zaciskając nos. I wdech ma być łagodny, czyli około 1 sekundy. Obserwujemy ruch klatki piersiowej. Raz, nabieram powietrza. Dwa wdechy i wykonuję teraz 30 uciśnień, tak?